wyciągniesz kask mocy i podbiję tę twierdzę. Wejdę po tej drabinie i zrzucę z tronu króla. Ha, ha, nie ma takiej możliwości. Jestem królem na tym zamku. Nie dam ci się podbić. Król Julian Wstydliwy, to ja. Jestem największym królem. Zrzucę tą drabinę. Nigdy tu nie wejdziesz. O, tak. Ha, ha. Już. O, matko, no to uważaj, bo z moim kaskiem mocy od razu strącę cię z tronu. Ha, nigdy, odeprę twój atak i zginiesz marnie, księżno. Co? Nigdy, sama zostanę królem dwóch królestw. O, tak. Nie ma możliwości, to jest moja twierdza. Ha, musisz chyba prosić o posiłki, ale nie ma tu ich dla ciebie. Co? Ja oczywiście, mi się uda, mam mój kask mocy i na pewno wezmę drabinę i dostanę się do ciebie. Raz, dwa. Pff, o nie, nie ma, mama, pomocy! Co się dzieje, dzieciaki, co wy tak krzyczycie? W co się bawicie? Mamo, ona chce zdobyć moją twierdzę, a ja jestem Julian Wstydliwy i nie wolno podbijać mojego królestwa. Musisz mi pomóc w odparciu oblężenia. Mama, nie! Ja już jestem prawie przy nim. Dorwałam go i będę miała dwa królestwa. Ja, księżna Emma. O, dzieciaki, jesteście naprawdę śmieszni. No dobrze, ale pomogę ci, król Julianie. Powiedz tylko, co ci jest potrzebne. Co zrobić? Jak odpędzić przeciwnika? A, dziękuję, pani mamo. Mam sojusznika. W takim razie pasuje cię na królową, czy tam księżniczkę, albo rycerza. Czy czym tam wolisz być? Może być rycerz. No to na rycerza. Rycerz złotowłosy. Tak. Świetnie. Jeszcze rycerzem w swoim życiu nie byłam. No to moje zadanie wykonane. Twierdza obroniona, drogi królu. Do zobaczenia. Jest, dobra. No widzisz, Ema, no to na tyle. Obroniłam swoją twierdzę. Koniec zabawy. No okej, ale możemy bawić się dalej. Na przykład w moim zamku i w ogóle. Ja będę księżną, a ty księciem. Co ty na to? Tam Ema, ten twój zamek jest super mały. Za mały dla nas dwójki. Ja tam stąd idę coś przekąsić. No jak to? Znów przegrałam, nie udało mi się podbić. No nie udało ci się, nie udało. Ten zamek jest za mały, idę coś zjeść. Na razie... Nie, Julian! Dlaczego nie udało mi się podbić jego twierdzy? Chociaż miałam taką sprytną osłonę głowy. Ale głupio. I jeszcze nie chcę się bawić moim super zamkiem. Bez sensu. Wejdę sobie do góry. Mój zamek jest cudowny. Jestem księżniczka Emma i życzę sobie cały dzień być na tym balkonie i oglądać całe moje królestwo. Tak, tak. A gdzie moja dorożka? A, stoi tam. No dobrze, wszystko pod kontrolą. Mam takie cudowne królestwo. Wszędzie tyle miejsca i pięknych rzeczy. Chyba się troszkę położę. Chociaż mam coś na coś ochotę. Chyba kakao. Tak, jego mi brak. Wypiłabym piękny, ciepły kubek kakao. Och, droga księżniczka Emo, czy myślała ona o kubeczku ciepłego, pysznego kakao? Mam tu taki, proszę. O, wow, ona umie czytać w moich myślach. Pycha. Pyszne, dziękuję, moja droga pomocnico. Pyszne kakao. Och, tak, pani księżno Embo, zawsze do usług, zawsze do usług. Zawsze może pani na mnie liczyć, jestem zawsze w pobliżu, także oddalam się. A, no to super, jestem prawdziwą księżniczką, wszyscy mi usługują. O, moja księżno, jest tutaj pewien apsztyfikant albo gość. Ale że jaki, że kto? No to trzeba go wpuścić. Oczywiście, ale zawsze konsultuję to z tobą, moja droga księżno. Chcę z tobą rozmawiać. Chyba jest jakimś przestępcą. A, przestępcą. No dobrze, no to wpuść go. O, księżna Emmo, przyniosłam te piękne kwiaty. Pani księżna czeka na pana. Proszę wejść. No właśnie, proszę wejść, zgadzam się na podejście tego pana i Juliana. Dobrze, dobrze. No to proszę do przodu, możesz pan wejść.
No dobrze, bardzo dziękuję. No to w takim razie tutaj mam te piękne kwiaty w ramach przeprosin, bo niestety muszę przyznać się, ukradłam ostatnio sztabkę złota. Sztabkę złota ukradł? Do mnie musisz mówić, przeze mnie, nie do księżnej bezpośrednio. Ale w porządku, w porządku. Ale dobrze, no to w takim razie musisz płacić mi myto przez cały rok w kakale. Tak, kakao musisz mi zawsze przynosić. O, oto moja puma. Proszę na nią uważać, bo ona jest bardzo niebezpieczna. Zresztą taka może być twoja kara. O nie, 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 kara nie. Ja już się poprawię, obiecuję. I te kwiaty dla ciebie. No dobrze, no to tak jak mówiłam, kakao dla mnie przez cały rok. O właśnie, słyszał pan. Proszę się dostosować i uważać na naszą pumę, bo ona od razu może być spuszczona ze swojej smyczy. O nie, 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 ja się do wszystkiego dostosuję. Oczywiście, będę płacił w kakale. Dziękuję, dziękuję. O łaskawa pani. Już nigdy więcej nic nie ukradnę. Przysięgam. No to dobrze. W takim razie kakao dla mnie i proszę sobie wziąć do serca, nie wolno okradać mojego królestwa, żadnego złota. Oj, dziękuję, dziękuję, moja cudowna księżno, jesteś taka łaskawa, o, dziękuję. O, moja kakao, chyba wypiłabym sobie go troszeczkę więcej, w końcu jestem księżną, mogę zawsze. Proszę mi je podać, proszę mi je od razu podać. Już, 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 oczywiście, nie ma problemu, przynoszę kakao mojej drogiej księżnej Emmie. Obcałowane i proszę, i to wszystko dla ciebie, i dziękuję ci, dziękuję. Jakaś życzliwość jeszcze jest na tym świecie, moja droga księżna Emmo. Dobrze, już możesz sobie iść. O, matko, całe szczęście. Dziękuję, księżniczko Emmo, wasza łaskawość. Jestem taki szczęśliwy. O, pogłaskałbym tą mumę, boję się jednak trochę, ale miły koteczek, miły, tak. O, nie tak szybko. Jak to księżno? On ukradł, on przecież ukradł. Należy mu się chociaż jakaś kara. Proponuję tydzień w lochu. A, dobrze, niech będzie. Do lochu z nim, tak. O, co? Proszę, nie. No jak? Już się umówiliśmy na kakao. No już. Do lochu z nim, tak, wynocha, do lochu.